Cześć, dzień dobry. Śmieję się, bo moja walnięta przyjaciółka, która... O, pokażę tutaj, żeby nie było... O. Cześć. Ja mam opóźnienie, głos z opóźnieniem, siebie słyszę z opóźnieniem. Słyszysz? O. Daniel? Cześć wam, dzień dobry wszystkim. Coś mam, a ja echo swoje słyszę i to mi przeszkadza, ale może już nie będę tego słyszała. Cały czas. Teraz spróbuję, że słyszę siebie, słuchajcie, z oddali. To jest bardzo dziwne uczucie, bo tak, o, nie jest dobrze, już jest dobrze. Nie, cały czas mam to echo. Nie, to też jest bardzo źle. Potrzebuję wsparcia tutaj twojego. Możesz się pokazać, wszyscy cię znają. A wy się witajcie ze sobą. Cześć, witam się. Witam. Jeszcze raz. O, może teraz mi się uda. Czekajcie, sprawdzam, czy nie będę siebie słyszała z oddali. Czekaj. Chyba jest dobrze. Dobrze, chyba jest dobrze. Marysia, możesz odetchnąć. Cześć wam wszystkim. Bardzo miło, że jesteście. Wszystkich upalnie witasz, Lidka. Gdzie jest ta kupalnia u ciebie? Ja jestem, słuchajcie, nad morzem. Jestem teraz w Lubiatowie, w którym jestem po raz pierwszy. I wydaje mi się, że ta miejscowość jest naprawdę super fajna. Tutaj jestem z moją przyjaciółką, która kupiła nam po takim fajnym szlafroku, idealnym na spotkanie z Marysią Prokop, która zaraz będzie. Cześć Małgosiu, cześć, dzień dobry, cześć wam wszystkim. Ola dzisiaj zaczyna swój 41 rok życia i będzie to przełomowy rok dla mnie. Ola, wszystkiego najlepszego, kochana. Ola to jest ta dziewczyna, która robi te fajne sówki Jadwigi, anioły i różne piękne rzeczy i zmienia swoje życie właśnie bardzo mocno. A przyjechała do mnie, jak miałam wykład w Jastrzębiej Górze i się poznałyśmy, a potem się widziałyśmy na wibracjach. Także Ola, pozdrawiam cię serdecznie, przytulam cię najmocniej i niech ta sowa Jadwiga przede wszystkim ciebie strzeże i daje ci dobrą energię na twojej nowej drodze. Trzymam mocno za ciebie kciuki. A co tam u was słychać, co dobrego zrobiliście dla siebie wczoraj? Napiszcie albo dzisiaj, jakie macie plany, co dobrego u was się dzieje. Ola, ty też zaczęłaś 44 rok, to tak jak ja. Ja też zaczęłam 44 rok. Jestem w połowie 44 roku. Dziś zaczynasz urlop, Kornelia. No to tak jak ja, widzisz. Ja wczoraj przyjechałam właśnie do Lubiatowa. Słuchajcie, jakie to jest fajne miasto w ogóle. Jaka piękna plaża. Jakie fajne knajpki, złota rybka, wspaniała. Także bardzo się cieszę, że tu trafiłam. Kupione bilety na jutro do Grecji. No i super. Słuchajcie, ja dzisiaj prosiliście sami, żebym zaprosiła Marysię Prokop. Nie trzeba było mnie zachęcać, ponieważ ja Marysię znam od wielu lat.
I to nie przez Marcina, tylko przez siebie, przez swojego byłego męża. No w różnych konfiguracjach spotykałam Marysię na swojej drodze, kiedy ona jeszcze robiła inne rzeczy w życiu. I od pewnego czasu tak z wielką przyjemnością przyglądam się też temu, co robi, i zmianie, i temu, jak wygląda, jaką kobiecością i piękną energią tryska od dłuższego czasu. Jakiś czas temu zresztą pisałam do niej, żeby się zapisać do niej na zajęcia, kiedy poczułam, że muszę wypełnić swoje psychologiczne przestrzenie trochę duchowością, trochę taką pracą rozwojową. I nawet Marysia mnie zapraszałaś do siebie, już Marysię wpuszczam. I więc jak mnie jeszcze zainspirowaliście, żebym zaprosiła Marysię, to wiedziałam, że to już jest znak z góry, że muszę ją zaprosić, i udało mi się ją zaprosić, z czego się bardzo cieszę. I teraz ją zapraszam tutaj na tę naszą scenę. Więc jest już z nami. Cześć. Cześć. Ja ciebie nie słyszę, ale może masz wyciszony głos, bo cię nie słyszę. O, no, a teraz? A teraz cię słyszę, no. Okej, okay, super, był wyłączony. Cześć, kochana, dzień dobry. Wcześniej byłaś w takiej sali, jak byłyśmy tutaj, wchodziłyśmy, tak. Ja miałam problemy techniczne, a Marysia była w jakiejś sali takiej, widziałam, jogowej, a teraz tak. Przyniosłaś się chyba do kuchni. Przyniosłam się do kuchni, kochana, bo tam czułam, że Wi-Fi nie za bardzo dzisiaj działa. Wiesz, to jest router w każdym pokoju, one są fikuśne, raz działają, raz nie. I miałam paranoję, że jak będę tam siedziała, to będę cały czas traciła zasięg. Więc się przyniosłam do kuchni, gdzie mam pewne łącze. A gdzie ty jesteś w ogóle? Bo ja cię widzę z różnych miejsc świata. Często cię widzę w Grecji. I że z tej Grecji nadajesz w ogóle. I no, to Teneryfa, kochana. A, to Teneryfa w ogóle. Okej, okay, dobra. A teraz jesteś też na Teneryfie? Nie, teraz jestem w Warszawie, chwilowo, na chwilkę, jutro lecę do Grecji właśnie, śmiesznie, że tak powiedziałeś, bo ty też lecisz jutro do Grecji, tak? Właśnie słyszałam? Nie, ja tylko powiedziałam, że ciebie ciągle widzę z Grecji. Nie, ja jestem dzisiaj nad morzem, ja jestem nad polskim morzem, właśnie wczoraj przyjechałam do Lubiatowa nad Morzem Polskim, więc tutaj jestem, nie lecę do Grecji. Okay. Lecisz do Grecji na warsztaty swoje, czy na wypoczynek? Nie, po prostu popływać na kajcie. Tak, bo... Bardzo pracowite wakacje miałam i potrzebuję tydzień takiego nierobienia niczego, ale już widzę, że to będzie też chyba niemożliwe, ale cieszę się, że będę z fajną grupą znajomych, z którym pływam na kajcie, więc może trochę zawieje wiatru i będzie fajny tydzień, a potem wracam do Warszawy i znowu będę tylko 3 tygodnie takiej naprawdę niecałe w Warszawie, bo 20 września wyruszam na Bali znowu na kolejny kurs nauczycielski, żeby jeszcze uczyć się. Czyli ty będziesz uczyła się, ty się będziesz uczyła, jak uczyć. Kiedy będziesz się uczyła na Bali? Będę się uczyła u takiego australijskiego nauczyciela, który jest... on jest, tak jak się mówi ładnie w jogowemu języku, master practitioner. Mhm. O, widziałam, że przez chwilę mnie rozłączyło, ale jestem. Bardzo jestem zafascynowana tym programem, w którym jesteśmy tutaj. cały czas mam taką niepewność, czy jestem, czy nie jestem. Tak, będę uczyła się takiego australijskiego nauczyciela i nurt jogiczny się nazywa Himalayan Tantra Tradition. To jest taka bardzo, bardzo stara, można powiedzieć, pierwotna joga, bardzo tradycyjna, bardzo taka nacechowana tym bardzo prastarą wiedzą, można powiedzieć. Nie jest to współczesny wariant fitnessowy, jak to często bywa, tylko taki bardzo, bardzo tradycyjny wariant, i będę do niego się uczyła przez, no ponad miesiąc trwa ten kurs, więc codziennie zobaczymy. Marysia, ale ty też studiujesz psychologię, bo ja wczoraj przeglądałam twój Instagram i gdzieś tam się bardzo cieszyłaś, że ze zdanego egzaminu ty studiujesz teraz jeszcze psychologię? No, studiuję taki kierunek, robię magistra na King's College London, czyli pojechałam prosto do tak zwanej matki psychologii i psychiatrii, bo to jest uczelnia, gdzie naprawdę bardzo dużo się w ogóle wydarzyło w świecie psychologii, neurologii i psychiatry, więc studiuję w tym instytucie. Jest taki program magisterski, który można zrobić całkowicie online, co mnie oczywiście mega odpowiada, ale też jest bardzo trudny i ma swoje wyzwania. I kierunek się nazywa
bardzo ładnie po angielsku, Psychology and the Neuroscience of Mental Health, czyli to jest trochę neuronauki w kontekście właśnie najnowszych badań psychologicznych, najnowszej wiedzy psychologicznej, bardzo dużo psychologii, oczywiście będzie cały kurs dedykowany mindfulnessu, bo to jest to kierunek, który mi się chce jeszcze bardziej rozwijać, czyli bardzo bym chciała kiedyś zostać terapeutą w ogóle w nurcie mindfulness-based cognitive therapy i w somatic experiencing i połączyć jogę, oddech i praca z ciałem z taką konkretną wiedzą właśnie psychologiczną i też czuję, że ja jestem, ja mam takie trochę, jak już powiem, dosyć zmęczone ciało, całe życie sportu robi swoje i też po prostu wiem, że za 20 lat już nie będę fikała na macie, tak jak dzisiaj fikam na macie. No nie wiem, ja cię widzę fikającą. Słuchaj, jest wiele takich memów, takich wiesz, starszych pań, co tam wyginają swoje ciało. Ja cię widzę w ogóle fikającą na tych matach. Życzę sobie tego. Boże, życzę sobie tego, życzę każdemu tego i w ogóle uważam, że praktykujemy jogę po to, żeby właśnie móc w wieku 90 lat nadal fikać na macie, ale też to jest intensywna praca, jak każdy nauczyciel jogi wie, że to praca z ciałem i swoim ciałem jest bardzo intensywnym doświadczeniem tak na co dzień, więc mam taki po prostu backup na za parę lat, ale w ogóle mnie te kierunki tak strasznie fascynują i to też wynika z jogi i z tym, że kiedy praktykujemy, to bardzo dużo nam się pojawia pytań. Myślę, że to jest to, co się dzieje głównie podczas praktyki, kiedy robimy to naprawdę świadomie. Cały czas mamy pytania, ale dlaczego ja tak mam, a dlaczego on tak ma, dlaczego ona tak ma, skąd to się bierze, dlaczego człowiek tak ma. Więc szukamy, grzebiemy i szukamy różne nurty, żeby uzupełnić tą wiedzę. Wiedzę, czy w ogóle takie głębsze zrozumienie, dlaczego człowiek ma tak, jak ma w tym świecie i co można zrobić, żeby było lepiej. No, to tak jest chyba naturalne. Bardzo dużo osób, którzy są w jodze, można powiedzieć tak kolokwialnie, są w jodze, cokolwiek to by nie znaczyło, też sięgają po różne dookoła tematy. Ja na chwilę tylko cię jeszcze przedstawię, bo cię nie przedstawiłam, nie każdy, mi się zawsze wydaje, że ponieważ ja kogoś znam, my się wszyscy znamy, ale może część mojej grupy cię nie znać, chociaż to wydaje mi się, że jest to taka grupa zorientowana rozwojowo bardzo, więc na pewno musieli gdzieś cię spotkać na tej drodze. Marysia, to jest Marysia Prokop, Marysia jest, słuchajcie, nauczycielką medytacji, jogi i oddechu i też właśnie nawiązując do tego, co mówiłaś, to chciałam ci powiedzieć, że jak cię kiedyś dawno temu spotkałyśmy w jednej sali, tak sobie gadałyśmy tam o różnych rzeczach, to ja wtedy pomyślałam, że powinnaś być psychologiem w ogóle, więc kompletnie mnie to nie dziwi, że tam mówisz, że studiujesz psychologię. Tak jak nie dziwiło mnie to, co się wydarzyło później, ale państwo nie wiedzą i ja ci chcę powiedzieć, że ja pierwsza raz o tobie usłyszałam, Marysiu, to było, nie wiem, z 10 lat temu od mojego byłego męża, który coś tam z tobą się w biznesie spotkał i pamiętam, że przyszedł i powiedział do mnie, słuchaj, ta żona tego Marcina Prokopa, to ci powiem, że ona lepsza od niego. Ja mówię, ale co lepsza od niego? On mówi, ty słuchaj, to jest tak inteligentna babka, ona jest tak biznesowo ogarnięta, ona wymiata, słuchaj, ona weszła, ja się tego nie spodziewałem, ale ona jest po prostu totalnie biznesowo zajebista. I wiesz, ja to widziałam wtedy jako taką bizneswoman, jako taką, ktoś mi kiedyś też powiedział, że gdzieś w tramwaju spotkał i ty byłaś taka elegancka, piękna, taka wiesz, taka korpo, piękna, elegancka, menedżerka. I teraz właśnie przepraszam, że do tego nawiązuję, ale tak cię pamiętam jeszcze i właśnie to jest niesamowite, jaką drogę wykonałaś, że dzisiaj widzę cię, kurczę, wiesz, w tej kuchni, ja w szlafroku, ty na macie, wiesz, świętujesz swoje 9-letnie z jogą, świętujesz stawanie na głowie i różne inne rzeczy. Jesteś w innej aurze w ogóle. Masz inną aurę kompletnie, ja czuję tą energię zupełnie inaczej. Ale powiedz, jakbyś mogła, jeśli oczywiście to nie jest jakoś tam osobiste, ale jak to się stało, że w ogóle ty z tamtej drogi przeszłaś nagle na tą drogę i jak to zmieniło twoje życie? No bo to, że czuję, że zmieniło, to zmieniło, ale jak to zmieniło twoje życie? Oh my God, to wszystko się zmieniło, wszystko całkowicie się zmieniło. To ja też jak wspominam swoją pracę, absolutnie mam pracę poprzednią, czyli kiedy pracowałam właśnie w branży nieruchomości komercyjnej i spotkałam właśnie twojego byłego męża Rafała podczas badań, które zleciłam, kampanii, którą przygotowywałam.
I faktycznie mieliśmy super przelot, bo bardzo mi się podoba jego metoda i neuromarketing jest super fascynujące, więc to było super ciekawe. I ja właśnie zawsze w swojej pracy poprzednio też miałam ogromne spełnienie, bo właśnie czy badania, tak, które zlecałam, czy stworzenie kampanii z agencją reklamową taką czy taką, czy w ogóle ten cały proces kreatywny, który w tej pracy mi towarzyszył, bardzo mnie kręcił. Ja kiedy wykonywałam tą pracę, też miałam szczęście pracować zawsze dla wspaniałych szefów. Zazwyczaj pracowałam w strukturach, gdzie było dużo Amerykanów, więc czułam się tak troszeczkę połączona do takiego amerykańskiego mentalu, w którym wyrosłam. I to też było fajne. Ja bardzo lubiłam tą pracę i to nie było tak, że ja w moim korpo życiu, nazwijmy to tak, jakoś wyjątkowo cierpiałam. W tym momencie, w którym byłam w swoim życiu, w swoim zrozumieniem świata i siebie i swoich potrzeb, to ta praca spełniała wszystkie moje potrzeby i też dawała mi się rozwijać. I nie byłabym teraz tu, gdzie jestem, jakbym nie przeżyła te 15 lat w korpo. Bardzo często do mnie dziewczyny piszą, co zrobić, żeby żyć tak jak ty i żeby też móc pracować z domu i lecieć na Bali i ćwiczyć cały czas jogę. Mówię, no kurczę, no każdy ma swoją drogę, ale na pewno musi to być taki moment w życiu, który naprawdę na to, że dojrzałyśmy do tego momentu. To jest bardzo trudno sobie zaprogramować takie życie, prawda? Sobie wymyślić taki plan i dlatego, że to wymaga pewną dojrzałość, taka zmiana w jogę, myślę, że wymaga pełną dojrzałość i obserwuję bardzo młode osoby, które idą w jogę i decydują, że to jest ich kierunek i to też jest przepiękne i jestem super ciekawa, co będzie z taką osobą za 20 lat, jeżeli oni zaczynają swoją przygodę właśnie w wieku 20 paru lat, to też jest niesamowite, ale wiesz co, joga jest trochę takim lustrem, to jest takie lustro i trochę w tym życiu trzeba, mam wrażenie, przeżyć, żeby widzieć w ogóle na co się patrzymy w tym lustrze, kiedy to spotykamy. I mi się to wydarzyło właśnie, nie wiem co miałam, 37 lat, 38, chyba 37, 36, 37, więc dosyć późno trafiłam na jogę. No i wiadomo, ta moja historia, dlaczego w ogóle znalazłam się na jodze, jest dosyć dramatyczna i obarczona bardzo ogromną traumą, ponieważ to się wydarzyło w związku z tym, że miałam bardzo duży wypadek przy bieganiu półmaratonu i się bardzo poważnie odwodniłam i na tym półmaratonie prawie zeszłam, co spowodowało bardzo długi pobyt w szpitalu, może nie tak strasznie długi, no ale wystarczająco długi, żeby mnie przestraszyć. I ja wyszłam z tego wypadku przy bieganiu bardzo głęboko straumatyzowana, tylko że wiesz, jak człowiek jest w takim trybie go, 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 robimy, robimy, osiągamy, to bardzo często nawet nie dopuszczamy te emocje do siebie. Więc ja przepięknie sobie to wszystko upakowałam w kulkę, to co się właśnie wydarzyło, że ja prawie gdzieś zabiegałam na śmierć, no bo to tak wyglądało. Wsadziłam sobie tą traumę głęboko, głęboko i ona zaczęła powolutku się sączyć, jak to z emocjami, które są zagrzebane, one zawsze, te skiszone soczki będą gdzieś tam wylatywały bokiem, nie? Jak taki słoik z kiszonymi ogórkami, który ma za mocno, za dużo soku, będzie kapało. Więc jak zaczęło kapać, kapać, kapać i to się tak wykapywało w oczywiście ataki paniki, nerwica napadowo-lękowa, po prostu taki anxiety, takie ataki paniki, które trwały dniami. To nawet to nie były chwilowe takie paniki, to były ataki trwające 3, 4, 5 dni non-stop. I jak zaczęłam dopiero się leczyć i połączyłam te kropki, że to jest PTSD, spowodowany właśnie takim bardzo poważnym near-death experience. Czyli musiałam po prostu dostać tramwajem w głowie, tak, przysłowiowo, bo musiałam dostać taki naprawdę bardzo, bardzo duży szok do systemu, żeby zobaczyć, że ja działam już automatycznie, że moja praca, moja kariera, sposób życia nie jest już zgodny ze mną. Ja gdzieś się rozwinęłam, ale nadal żyję w swoich starych torach. Jak taki rozpędzony pociąg, nie? Się wsadzamy w ten pociąg, bo kiedyś on nam odpowiadał i on jedzie, jedzie, jedzie i my w tym pociągu jedziemy i nie zauważamy, że nagle wszystko się zmieniło, że my już nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie byliśmy, kiedy rozpoczęliśmy tą podróż, że jest czas zmienić tory, wysiąść z tego pociągu i znaleźć nowy pociąg, który jest dla nas bardziej odpowiedni.
I ja musiałam to taką no, trudną drogę przejść, żeby znaleźć ten swój nowy pociąg, powiedzmy. Ale kiedy to się wydarzyło, to właśnie trafiłam na jogę. I też to było bardzo śmieszne, bo ja nie trafiłam na jogę z myślą, dobra, zmieniam swoje życie, idę na jogę, będę teraz duchowo się rozwijała. Poszłam na jogę, dlatego że ja jeszcze miałam intencję biegać dalej. Ja chciałam jeszcze startować w półmaratonach, bardziej biegać, osiągać jeszcze lepsze czasy, jeszcze bardziej z poziomu ego, po prostu. Czy tutaj się przeklina, czy nie? Tak. Chciałam powiedzieć brzydkie słowo. Masz Napurwić rację. te maratony i tą pracę, ale po prostu wiesz o co chodzi. Moje ciało mówiło, przestań kobieto, bo już wyczerpałaś. Jakby ten kubeczek jest pusty, tam już nie ma więcej siły do więcej pracy, do więcej biegania. Jest czas zwolnić. I właśnie yoga jest taką niesamowitą podróżą, bo w jodze nie da się nie zauważyć komunikacji ciała. Ona jest cała o tym, tak? I ciało mówi jedną rzecz, nasza głowa, właśnie ten rozpędzony pociąg, jedzie dalej i w ogóle ignoruje te sygnały, nie ma kontaktu. Bardzo często myślimy, że jesteśmy w kontakcie z ciałem, no bo siłownia, bo bieganie, właśnie jakieś takie bardzo intensywne prace wykonujemy naszym ciałem w ramach naszego zdrowia i fitnessu, ale to nie jest to samo, co słuchanie ciała. Te wszystkie rzeczy też mogą być zagłuszeniem ciała, jeżeli robimy to właśnie nieświadomie. I tak było właśnie ze mną. Joga była dla mnie na początku właśnie, bo trochę straciłam wątek, joga dla mnie na początku był sposób, żeby pójść i się rozciągnąć, żeby jeszcze lepiej biegać. I dopiero jak ta nerwica mi się rozchuśtała i ja na tej jodze w ogóle, to było niesamowite, bo to było zanim dostałam diagnozę oficjalnie, że właśnie to jest nerwica napadowa lękowa, to wszyscy myśleli, że mam arytmię i że po tym właśnie, że byłam tak poważnie odwodniona, moje serce ucierpiało na tym, co się okazało nieprawdą, moje serce jest w porządku. Wszystko tam jest super, ale miałam tak intensywne takie paniki, które powodowały arytmię. Wiesz o co chodzi? Że w EKG tam skakało po prostu jak wariat. I ja chodziłam na jogę, słuchaj, z holterem, przypięta z tymi elektrodami. To była jakaś niesamowita sytuacja. Było to naprawdę, jak ja sobie to przypominam, gruba historia. Więc ja musiałam bardzo dużo zrozumieć o tym, że to, w jaki sposób żyję, już nie jest dla mnie dobre, że pewnie na to się skończył, trzeba znaleźć coś nowego. I ta faza, w której jakby zaczęła się ta przemiana, to też nie było takie postanowienie, bo też bardzo często właśnie jest pytanie, jak zrobić to, żeby zmienić to życie? Powolutku, w sensie obserwować, to jest bardzo trudne zrobić właśnie na zasadzie sobie napiszę tabelkę w Excelu i zmienię swoje życie. Kurczę, to myślę, że jest, wiesz, no bardzo ambitny pomysł. U mnie to 3 lata trwało, no bo jak zrezygnowałam z pracy w korpo, które już widziałam, że mnie kompletnie poziom stresu wykańcza, wiesz, że się tam zmieniły różne rzeczy w mojej pracy, bardzo dużo się zmieniło, kiedy mój ukochany szef odszedł na emeryturę i przyszły nowe władze w firmie i nagle kompletnie atmosfera psychoemocjonalna była po prostu o 180 stopni inaczej. A ja jako, wiesz, jakby tam wrażliwy, czujący człowiek, dla mnie to było zawsze bardzo ważne, dla kogo pracuję, w jakiej atmosferze, z jaką emocją, prawda? Bo ja byłam w stanie zrobić wszystko dla tego szefa, bo on był po prostu mega człowiekiem, niewykorzystujący ludzi. Potem tam się trochę pozmieniało i już to nie było ten sam, to nie było już to same biuro. I to na mnie wpłynęło bardzo intensywnie. No, więc 3 lata trwała ta zmiana. Robiłam różne projekty takie związane z moją poprzednią branżą. Rozwijałam się jogowo, chodziłam na kursy, edukowałam się, zaczęłam praktykować regularnie, codziennie w domu. I to się wszystko zmienia, kiedy zaczynamy codziennie. To naprawdę jest niesamowite, bo możemy chodzić na jogę do studia 2 razy w tygodniu, to też jest świetna rzecz. Ale prawdziwa zmiana, taka naprawdę, kiedy mam wrażenie, że nasza neuroplastyczność robi, wszystko się zmienia, ciało zaczyna mówić, my zaczynamy słuchać ciała, to się dzieje, kiedy codziennie wchodzimy na matę i to naprawdę nie musi być 1,5 godziny gruba sesja jogi, to może być 20 minut po prostu słuchania siebie. Bardzo prosta praktyka, nic skomplikowanego nie trzeba robić. I najważniejszy jest ten moment, właśnie jak osoby początkujące się pytają, ale jak to zacząć? Bo ja nie wiem, co mam zrobić na tej macie. To jest najważniejszy moment, kiedy naprawdę siedzisz na tej macie
nie masz pojęcia, jaką asanę przyjąć, czy masz zrobić teraz psa, czy masz zrobić teraz, nie wiem, pozycję dziecka, czy szczęśliwego dziedziusia. No kompletnie nie wiesz, bo nikt ci nie mówi, co masz zrobić i musisz się wsłuchać ciało i zapytać się, a co by tobie, drogie ciało, odpowiadało? Co będzie dla ciebie w tej chwili miłe? I te zaczynamy łączyć, zaczynamy wtedy, to się tak, głowa z ciałem, zaczyna się ta przestrzeń sklejać. Mm-hmm. I wtedy jest najważniejsza praca i nagle okazujemy się, że aha, to mamy takie potrzeby, a mamy takie potrzeby, a to już nam nie odpowiada. I tak jak ci to się ładnie mówi, zaczynamy żyć zgodnie ze sobą. Tak to obserwuję, obserwowałam to u siebie i obserwuję to u wiele osób, które się podjęło tą drogę jogową. No, a potem do tego dużo wchodzi, prawda? Zmienia się wszystko, zmienia się całe widzenie świata. Ale wiesz, to jest super ciekawe, co mówisz. Tylko ja, wiesz, na przykład, ja wiesz, że psychologiem jestem od dawna i wszystko tamten, kończyłam te wszystkie kursy. I teraz jestem bardziej w takiej, tutaj wszyscy wiedzą, bo też się tym dzielę i też zapraszam takich gości, że bardziej w ścieżce takiej duchowej też i medytacji, próbuję różnych rzeczy. Ale joga, jeszcze ja nigdy nie byłam na jodze, Marysiu, dlatego tak cię pytam, jak... Przysięgam ci i to jestem w ogóle bardzo cię z wielką ciekawością słucham. Chociaż zawsze mi się wydawało, że to jest kompletnie nie dla mnie. Kiedyś byłam przypadkiem na jakichś zajęciach, to okazało się, że nie jestem najmniej po prostu elastyczną osobą, nie dotykam tam, nie wiem, nawet koniuszka palca czy czegokolwiek. Ale ja naprawdę mało wiem o jodze. I w tym sensie interesuje mnie bardzo, w jaki sposób, co takiego joga daje, wiesz, takiego, że właśnie wzmacnia to wracanie do siebie, nie wiem, nazywając to wracaniem do siebie, co takiego daje, że ona daje taki dobrostan. Dlaczego to joga coś takiego daje? No daje i daje. Bardzo nie lubię takie stwierdzenie i staram się go unikać, że to jest najlepszy system, czy najbardziej sprawdzony, czy najstarszy. Tak, jakby te naj tutaj są drażniące dla mnie. Ale po pierwsze, joga jest systemem totalnie kompleksowym i holistycznym, czyli ona nie jest tylko o jednej rzeczy, ona jest o wszystkim, o całości. No to w ogóle słowo znaczy całość, prawda? Znaczy łączenie. W angielsku najbliższe słowo, które można ze sanskrytu przetłumaczyć, to jest yoke. Yoke means to connect, tak? Ale w takim sensie wszystko jest jednością i całością. Kiedy praktykujemy jogę i nie praktykujemy ją tak wyrywczo, czyli nie praktykujemy tylko asanę, czyli posturalną właśnie tą fizyczną praktykę, albo tylko oddech, albo tylko medytację, tylko łączymy te trzy jakby najważniejsze filary, można powiedzieć, wiadomo, tam są jeszcze głębsze filary związane właśnie z nauką tej filozofii, ze studiowaniem tych starych tekstów, żeby zrozumieć jakby o co tak naprawdę chodzi i okazuje się, że w ogóle joga to jest psychologią, dlatego to jest... Gdzie to wszystko, jak ja teraz się uczę, czytam powolutku Bhagavad Gita, czyli jedno z najstarszych właśnie pism jogicznych, no to jest wszystko psychologia opowiedziana w bardzo skomplikowanym, pięknym metaforze poetyckim, ale to wszystko jest o tych naszych codziennych zmaganiach, everyday struggle of the human, tak, żeby odnaleźć po prostu... spokój i spełnienie i jak żyć, to jest taki też manual do tego, jak żyć. I właśnie joga ma w sobie to, że ona nie obejmuje tylko jeden aspekt, jeden obszar, bo obejmuje i tą fizyczność, no bo jednak żyjemy w tym ciele, więc warto go ogarnąć. Też to jest byt energetyczny, wiadomo jak to się mówi i też już coraz bardziej nauka współczesna to potwierdza, że emocje faktycznie się gnieżdżą w ciele, tak? Trauma się zapisuje w tkankach. To każdy osteopata wie, że napięcia w tkankach, w powięziach są absolutnie na tle emocjonalnym, więc myśląc o ciele jako naszym po prostu nośnikiem naszej duszy i energii, warto wieczyć, tak? To jest takie, te asany są wieczenie tego, to jest takie wpuszczenie powietrza. Ta elastyczność jest absolutnie nieistotna, bo ta elastyczność przychodzi z czasem, ona przychodzi albo nie przychodzi, można mieć przepiękną, świadomą praktykę jogi, nie robiąc te asany tak jak na załączonym obrazku, tak? To w ogóle nie ma znaczenia, czy twój pies z głową dół będzie idealnie perfekcyjny, zrobiony, piętki tu i tam. Wiadomo, ta po prostu fizycznie terapeutyczny aspekt
jogi też jest super ważny, bo ona robi cudowne rzeczy dla naszego kręgosłupa, dla naszej miednicy, dla mięśni, dla miednicy, dla stabilizacji ciała. I mówi się przysłowiowo, że kiedy to ciało ma ruch, jest elastyczne na tyle, żeby... Ja myślę, że tak naprawdę wystarczy być na tyle elastycznym, żeby mieć nieograniczony oddech, żeby fala oddechu przez tułów była nieograniczona, żeby miednica była też na tyle elastyczna, że nie jesteśmy ograniczeni w ruchach. Dalej to jest wszystko już konfekcja, to już jest tylko bardzo przyjemnie robić te szpagaty, nie robić, ale to wszystko jest takie po prostu, żeby osiągnąć ten cel, czucia ciała, to nie trzeba robić szpagatów, nie trzeba wykonywać takie niesamowite rzeczy. Wiadomo, że z czasem ciało chce coraz więcej, prawda? Bo dochodzimy do pewnej adaptacji, tak? Mamy już tą elastyczność, no więc idziemy głębiej, ale to jest kwestia po prostu adaptacyjna. Pozycje odwrócone mają swój szereg oczywiście czysto fizjologicznych benefitów, dokrwienie czaszki, ale przede wszystkim pozycje odwrócone służą temu, żeby bardzo, bardzo... To jest stanie na rękach na przykład? To jest stanie na rękach, na głowie, różne te do góry nogami. Chodzi o nich, o to, żeby bardzo spowolnić oddech. One bardzo skupiają, wiadomo, że nasza równowaga jest do góry nogami, więc cały system musi bardzo pracować, żeby utrzymać, to jest bardzo duże skupienie, tak, żeby się z tego nie wywalić. Z tym skupieniem idzie bardzo skoncentrowany, spowolniony oddech. I trochę tak tutaj błądzę po różnych tematach, no bo powiedzieć, czym jest joga w 5 zdaniach jest bardzo trudne, bo to jest tak rozbudowany system, ale głównie chodzi o to, żeby zbudować ciało, otworzyć ciało, czyli zedrzeć te warstwy sztywności i emocjonalnych takich napięć w ciele, po to, żeby mieć bardzo pełny, nieograniczony oddech, który możemy poczuć w pełni, który możemy też, kiedy potrzebujemy regulować układ nerwowy, regulować naszą homeostazę, czyli sięgać po oddech jako narzędzie do autoregulacji, po to, żeby móc wejść w bardzo głęboką medytację, bo medytacja jest bardzo trudna, jeżeli nie mamy regulacji oddechową i medytacja jest bardzo trudna, jeżeli nie mamy na tyle i umiejętność rozluźnienia ciała, ale też silne ciało, żeby się utrzymać w tej pozycji do medytacji. Wiadomo, siedzenie w medytacji jest męczące, tak? No bo to my prawda. Jesteśmy przyzwyczajeni do siedzenia po prostu, wiesz, jak my siedzimy, jak tacy gargamele przed komputerem, nie? Cały dzień, więc nagle idziesz na medytację i mówią ci, dobra, masz siedzieć po 2 godziny, jeździć na jakiś warsztat medytacyjny, tak? W uniesionym kręgosłupem, tułów uniesiony, brzuch rozluźniony i twoje ciało mówi, no o Boże kochany, to wszystko boli, łopatki palą, nie? Pod łopatkami jest taki ogień, że w ogóle ciało nie zna tej pozycji. Cały czas czujesz kręgosłup, nie możesz się skupić, bo cały czas czuję kręgosłup i cały czas się prostuje. No i wiesz, i można powiedzieć tak naprawdę, że całe te fikumiku, co robimy na macie, wszystkie te asany są tak zrobione po to, żeby właśnie wywietrzyć i skierować energię w ciele, ale i wzmocnić ciało tak, żeby móc usiąść na tej poduszce przez tą godzinę i w miarę bezboleśnie wytrzymać tą pozycję siedzącą, że ona nie będzie nam spinała ciało, tylko będziemy w stanie jednak w uniesieniu, ale w rozluźnieniu wysiedzieć tą medytację. Do tego jest potrzebne właśnie i rozluźnienie, i elastyczność, i siła. Po prostu, więc asana jest po to, żeby wzmocnić się do medytacji. No medytacja jest jakby, medytacja jest kluczem wszystkiego. Można oczywiście, mój nauczyciel zawsze, bardzo mądry pan, zawsze mówi, że można wybrać drogę jogi tylko medytacja. Niekoniecznie trzeba robić te wszystkie asany. Można wybrać tą drogę, but it's gonna be a lot harder and it's gonna take a lot longer. Bo w ciele, gdzie nie ma tego wzmocnienia i tą właśnie reaktywność
tą stabilizację miednicy, przepony, łopatek, ten pion, który jest nam potrzebny, żeby wysiedzieć, to bardzo, bardzo trudniej będzie nam, o wiele trudniej będzie nam po prostu osiągnąć tą koncentrację w medytacji. Będziemy cały czas rozproszeni naszym bolesnym ciałem, co też jest w sumie bardzo ciekawym doświadczeniem, siedzieć i obserwować nasze bolesne ciało w medytacji. Tam też dużo można usłyszeć mądrego, płynące od ciała. Czyli właściwie to są, to fajnie o tym opowiadasz, bo my tutaj zapraszamy różnych ekspertów. Mówiłam ci, wpisałam ci wczoraj, że był u nas Grzegorz Pawłowski, który próbował nam wytłumaczyć oddech. Ciężko nam się słuchało, bo wiele nie rozumieliśmy tak do końca. Ja wiem, że on jest wspaniałym praktykiem i pewnie możesz to potwierdzić, że jest wspaniałym praktykiem. Ale nie każdy. Wspaniały, prawda? No właśnie, ale nie każdy potrafi wytłumaczyć też to w taki zrozumiały sposób i też trudno jest wytłumaczyć szybko czym jakby o tym oddechu, ale jakby spotykamy tu różne osoby, które właśnie opowiadają o medytacji, nawet robiliśmy to z Michałem Niewęgłowskim, nie wiem czy kojarzysz Michała też od apki Intu, on też jest nauczycielem medytacji od wielu, wielu lat. Była u nas Anna Brodziak, która też robiła medytację koherencję serca, więc też mieliśmy taki kawałek strasznie fajnego doświadczenia i w ogóle powiem ci Marysiu, że to jest dla mnie chyba na tych kawkach to jest dla mnie takie najbardziej w ogóle wzruszające, że jakby nie ma żadnych ograniczeń, jeśli ludzie chcą, to robią to w każdych warunkach, to znaczy jak ten czat, zobacz, tutaj ludzie piszą, to jest bardzo duża taka reaktywność pisania, nie? Ale w momencie, w którym włączała się właśnie na przykład robiliśmy medytację, to nagle ten czat ustawał i wszyscy razem mimo ekranów znajdowaliśmy się w różnych miejscach, potem ludzie pisali, że byli w pracy schowani gdzieś, ale chcieli też tego doświadczyć i że doświadczali tego z bardzo różnych miejsc, ale właśnie uczymy się różnych rzeczy i tak trochę błądzimy po tych różnych, rozumiesz, gałęziach odkrywania siebie, pomagania sobie, chociaż ja cały czas uważam, że samo to błądzenie, samo odkrywanie, że to się w pewnym momencie spina w całość. Można jeszcze nie wiedzieć, co to jest, można nie wiedzieć, co będzie moje, tak? Czy to będzie to, czy tamto, z czego będę korzystał, ale to wszystko to, że ja to odkrywam i poznaję, jest już w ogóle fantastyczną drogą. Ale ty powiedziałaś właśnie taką rzecz, że właściwie takie trzy elementy razem, nie? Co mi tak jakoś też rozjaśniło, czyli oddech, medytacja i joga są ze sobą właściwie nierozłączne. Asana, tak. Tak, praktyka posturalna, ciało, oddech i medytacja. Ale ja jeszcze powiem tak, że w tym wszystkim... Bo ja się tak strasznie skupiłam na oddechu w ostatnich czasach, wiesz, i to jest coś, co też cały czas u mnie no tak bardzo mocno pracuje i za każdym razem, kiedy jadę na warsztaty i mam przyjemność uczyć i przebywać właśnie głównie z kobietami, to widzę jak po prostu, że z oddechem jakby to jest najważniejsze, wiesz, jak miałabym wybrać, jakbyś miała powiedzieć, okej, masz wybrać jedną rzecz z tych trzech, tak? Jest no tak, właśnie. Ta trójca, wybierz tą jedną, to ja bez mrugnięcia oka mówię, że oddech. Bo tak jak mówiłaś, że właśnie błądzimy, szukamy, tu rozwój, tu coaching, tu to, tu tamto, tu terapia taka, owaka. To wszystko jest cudowne, ale ja osobiście obserwuję i stawiam taką tezę, że to wszystko się nie przyklei, jeżeli nie ogarniemy nasz oddech. To jest absolutnie najważniejsza podstawa. Bo jeżeli nasz oddech jest tak strasznie mocno, i to jest coś, o czym Grzegorz też mówi, bo ja niedawno właśnie zrobiłam cudownie, 2,5 godziny rozmawiałyśmy z Grzegorzem, bo jestem w trakcie pisania książki o oddechu i on był jedną z moich gości i właśnie się poznaliśmy bardzo dobrze, bardzo dobrze. Poznaliśmy się na tyle, ile można przy Zooma, bo my naprawdę gadaliśmy dużo i mamy bardzo podobne podejście do oddechu. Myślę, że tłumaczymy go troszeczkę inaczej, ale podstawa jest taka sama, że twój oddech jest totalnym fundamentem i zdrowia czysto fizycznego, bez prawidłowego, naturalnego, delikatnego, płynącego oddechu. Ciało cierpi czysto fizjologicznie, różne po prostu historie, które powinny się dziać w naszym ciele, które są oparte o po prostu dotlenieniu pewnych struktur, nie będą tak sprawnie dotleniane te struktury, jeżeli oddech nie będzie pełny, naturalny, prawidłowy. Ale też psychoemocjonalnie, tak? Czyli to są jakby oddech łączy głowę, ciało. Bez oddechu i bez takiego też tej umiejętności
autoregulację układu nerwowego mamy, który oddech nam przynosi, bo to jest jakby wynikiem umiejętności czucia i oddychania prawidłowo, przychodzi nam właśnie ta niesamowita umiejętność autoregulowania układu nerwowego. Ale też mam wrażenie, że nasza taka potencjał, nasz taki, po angielsku powiem capacity, żeby przyjąć właśnie nowe tory na nasz pociąg, żeby widzieć trochę szerzej, żeby rozszerzać naszą świadomość, też leży w oddechu, bo oddech otwiera. Oddech, który płynie, jest otwierający, jesteśmy otwarci. Oddech, który jest spięty, jesteśmy cały czas tutaj. I to się też odbija na to, jak widzimy świat i co widzimy, jaki potencjał widzimy dla siebie. Więc jesteśmy oddech ograniczony, znaczy oddech. Człowiek ograniczony, jeżeli mogę to tak powiedzieć, tak? My szukając to wszystko, tak jak tu zapraszasz, wszystkich są różne nurty, to jest właśnie bardzo sięgające, to jest chcę więcej wiedzieć, chcę doświadczyć tu i tam i rozszerzać swój potencjał. To wszystko jest rozszerzaniu, bardzo trudne słowo, swojego potencjału, prawda? Jeżeli nasz oddech jest taki tutaj spięty, dlatego że mamy napięty brzuch, przepona nie chodzi, oddech jest wysoki, oddychamy ustami, nos nie działa, szczęka jest napięta, mięśnie na miednicy są w permanentnym skurczu, no to my jesteśmy po prostu taką kuleczką i możemy wydawać miliony na coachingi, chodzić na przeróżne rzeczy, jeździć na festiwale, ubierać się w pióropusze, żreć grzyby i ayahuaski co weekend i nic z tego nie zostanie. To będą takie pojedyncze doświadczenia, które może na chwilę będziemy mieli, może coś, ale potem wracamy do naszego przykurczu i jesteśmy tak. Cały czas jest taka coś. Cały czas jest sięgam i wracam. Oddech jest absolutnie podstawą do tego, żeby w tym otwarciu pozostać. To jest tak, jakbyśmy nagle się stali z takiej wytartej, starej rzepy, do której się rzeczy nie kleją. Trochę się przykleją, ale ewentualnie w końcu spadną, nie? To stajemy się taką świeżutką rzepą i będzie się kleiło, będą te zmiany. Będziemy się transformowali po prostu w taki trwały sposób, tak? Bo to nie chodzi o szybciej, to może nawet być wolniej. Czasami myślę, że prawie zawsze wolniej transformować się jest lepiej niż szybko transformować się. Mm-hmm. To też jest super ważne. Te wszystkie metody takie gwarantujące, wiesz, przebudzenie w weekend, no to niespecjalnie w to wierzę. Co też neuronauka potwierdza, Gosiu, prawda? No jakby synaptic plasticity is a process. On musi być procesem, on musi trwać długo. Jeżeli on nie trwa długo, to jest nietrwałe. Jest po prostu chwilowym, wydaje nam się. Więc dlatego też yoga jest takim pięknym systemem, bo ona nie obieca niczego szybko i teraz. I jak ktokolwiek tutaj ci przyjdzie i będzie ci obiecał, że on ma tą metodę, on ma ten jeden sposób, on ma tą jedną medytację, którą on wymyślił i pewnie ona jest związana z jakimś kwantem, to po prostu uciekaj szybciutko, bo to są, wiesz, no jakby w tym jest strasznie dużo potencjału do takiej naciągania, do takiej szarlatanerii duchowej. Joga nie obieca, joga tradycyjna nie obieca żadnych szybkich zmian, transformacji, wręcz mówi, że prawdopodobnie w tym życiu, no bo tutaj wiadomo, wchodzi troszeczkę w taką filozofię, ale to też można symbolicznie traktować, nie trzeba wierzyć w potwórne, tak się mówi? Dobrze powiedziałam? Powtórne życia. Nie trzeba w to wierzyć, można to traktować absolutnie jako metafora. Chodzi po prostu o to, że yoga nawet mówi, że prawdopodobnie w tym życiu tego nie zrobisz. I w następnym może tego nie zrobić. I może to trwać 1000 żyć, żebyś to zrobiła. I dlatego ten system, ta filozofia, nie no, po pierwsze przetrwała ponad 4000 lat i ma się coraz lepiej, jak widać na świecie. I nie obieca żadnych fajerwerków. Słuchaj, bo tu Justyna, zgadzam się w 100% oddech, tylko co wtedy, gdy ciało już choruje, astma, nadciśnienie, co wtedy? To tym bardziej, jak to co wtedy? To wtedy się bierzesz za oddech od dzisiaj,
Oddech to wszystko może wyleczyć. Proszę się szybciutko zapisać na kurs metody Butejko. Mówię do tej osoby, która to napisała. Metoda Butejko w Polsce ma się fantastycznie, ponieważ jest prowadzona przez wspaniałą kobietę, którą też w ogóle polecam ci zaprosić, Ania Ryczak. Ona jest dziewczyną, która, nie wiem, czy kiedyś słyszałeś, Ania Ryczak jest wspaniała. Ona w ogóle, wiesz, jakby zabrała metodę Butejko, osoba, która teraz prowadzi metoda Butejko. Butejko, Butejko, Butejko. Metoda Butejko jest metodą, w której ja się też szkoliłam i też jak prowadzę sesje oddechowe, to one są bardzo mocno nacechowane różnymi takimi butejkowymi, powiedzmy, technikami i pomysłami. Tak, 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 tam. W Polsce bardzo mocno stoi Butejko, właśnie przez to, że Ania tak fantastycznie prowadzi Butejko w Polsce. Jest bardzo dużo nauczycieli, cały czas są kursy i na poziomie nauczycielskim, i takim wstępnym dla po prostu osób zainteresowanym poprawa swojego zdrowia poprzez właśnie techniki oddechowe. Jest to metoda, która można szeroko zrozumieć jako reedukację oddechową, tak? Czyli właśnie wymyślona przede wszystkim dla astmatyków. To była metoda wymyślona w szpitalu po to, żeby leczyć osoby chore na... jest to po polsku mówi, Gosiu, emfyzima. Rozdema płuc chyba? Emfyzima. Nie wiem. No tak, anyway, choroby pulmonologiczne. Więc ona była wymyślona... Rozedma? Rozedma. Tak, tak, tak. Emfyzima, tak. Ona była przede wszystkim pod to konkretne schorzenie wymyślona, ale jest kompleksowym systemem reedukacji oddechowej, która skupia się na aspektach, bo to już będę tak technicznie przez chwilę mówiła, aspektach biomechanicznych i biochemicznych. To brzmi bardzo technicznie, ale to jest bardzo proste. Biomechanika chodzi o to, jakie części ciała partycypują w oddechu. Głównie chodzi o to, żeby nie oddychać ustami, oddychać nosem i oddychać torem dolnożebrowym, czyli oddychać przeponą, a nie oddychać tutaj wysoką klatką piersiową, w skrócie. Biochemia to jest to właśnie, co się robi, kiedy oddychamy ustami, kiedy oddychamy nosem, że chemicznie, na poziomie molekularnym, nasz oddech się różni, kiedy wprowadzamy powietrze ustami, a kiedy wprowadzamy powietrze nosem. I tempo oddechu, czyli oddychanie za szybko, bardzo to zmienia. Oddychanie wolno, bardzo to poprawia. Więc chodzi o balans gazów oddechowych w naszym ciele, czyli pomiędzy tlenem a dwutlenkiem węgla i jeszcze tlenkiem azotu. To są trzy nasze główne gazy oddechowe. I relacja pomiędzy nimi jest bardzo ważna. Czyli to, w jaki sposób oddychamy, wpływa na to, ile mamy i dwutlenku węgla, jaką mamy wrażliwość na dwutlenku węgla, ile tlenu nasze ciało za pomocą właśnie hemoglobiny, która krąży po ciele, ile tlenu nasze komóreczki złapią z tej hemoglobiny. Czyli to są takie aspekty techniczne, które na tym kursie Butejko można się nauczyć. To jest super proste. To jest takie po prostu, że każdy może to zrobić i przez taki kurs możemy właśnie nauczyć się oddychać w taki sposób, żeby pomóc sobie w astmie. Osoba, która w tej chwili prowadzi metodę Butejko, to jest taki cudowny, przesympatyczny człowiek z Irlandii, który ma na imię Patrick McGowan. On metodę Butejko nauczył się od profesora Butejko, który w międzyczasie zmarł, już go nie ma z nami, ale profesor Butejko to był człowiek z Ukrainy, który tam przeprowadzał wszystkie badania. Przed śmiercią jakby przekazał metodę Patrykowi. Patryk, będąc sam astmatykiem i alergikiem, bardzo sobie poprawił, można powiedzieć, wyleczył się ćwiczeniami oddechowymi, napisał mnóstwo książek, które właśnie Ania Ryczek tłumaczy na polski i prowadzą te kursy online, gdzie można się nauczyć. Więc jak wejdziecie na butejko.pl, to tam będą i wszystkie książki, i wszystkie linki. Polecam zacząć swoją przygodę oddechową od tych rzeczy, od tej metody, bo ona jest super dostępna, super łatwa i mega, mega efektywna. Od razu dużo, dużo zmienia. Jest takim właśnie portalem do światu lepszego oddechu. Nadciśnienie regulujemy oddechem. Jeżeli mamy nadciśnienie,
To obowiązkowo zaczynamy przygodę z oddechem, bardzo powolutku na początku, żeby nie przesilić organizm, ale uczymy się oddychać nosem, przeponą, zwalniać oddech, wydłużać wydech, bo kiedy wydłużamy wydech, idzie za to cała seria pięknych reakcji chemicznych w naszym ciele. Wysyłane są odpowiednie neuroprzekaźniki, które spowalniają bicie serca i obniżają ciśnienie. Najważniejsze, co można zrobić, kiedy się ma nadciśnienie, insulinooporność, problemy z tarczycą, wszelkie problemy kardiologiczne, to jest zająć się swoim oddechem. Przejść właśnie taką reedukację oddechową i powolutku poprawiać jakość oddechu, bo wszystkie te parametry będzie oddziaływało na wszystkie te parametry zdrowotne. A układ gastryczny tutaj, jelita na przykład, bo ja choruję teraz z Jezu, jelitami. tak. Właśnie o tym będzie moja książka. Wiesz, moja książka, właśnie ją piszę 3 lata. Mam bardzo, bardzo cierpliwą panią wydawczynię. Naprawdę jest najcierpliwsza osoba na świecie, bo najpierw pomysł był, żeby pisać o jodze, ale ja mam takie. Wiesz, no to żeby pisać. Co ja jeszcze mogę napisać o jodze? Pisano o jodze przez 4000 lat. Co ja z moim skromnym 9-letnim doświadczeniem mogę dodać na temat jogi? No to już naprawdę trzeba być mega osadzonym w praktyce, bardzo dużo przejść, żeby coś twórczego napisać o jodze, prawda? Już książek o jodze więcej nie trzeba. Więc tak się miota i wreszcie mnie olśniło i książka powstaje, jest właśnie o oddechu i w jaki sposób oddech może regulować różne aspekty zdrowia pod kątem zdrowia kobiecego, bo to jest pisane właśnie o oddechu i kobiety. I są te właśnie rozmowy, które przeprowadzono z różnymi bardzo, bardzo fajnymi ekspertami, którzy właśnie używają oddech i widzą oddech jako fundament tak naprawdę zdrowia kobiety. Jelita, absolutnie tak, ponieważ to, jak oddychasz i szczególnie w jaki sposób wydychasz, czy twój wydech jest nosem i czy jest wolny, i czy brzuch jest rozluźniony, czy oddychasz torem dolnożebrowym, czyli przeponą, to wszystko wpływa na to, w jaki sposób trawisz. Nasze trawienie się zaczyna od śliny, prawda? I część naszego układu nerwowego, układu autonomicznego, który odpowiada za trawienie, to jest nerw błędny. Nerw błędny teraz jest bardzo popularny, wszyscy wiemy, co jest nerw błędny. Odpowiada on za wszystkie nasze działania przywspółczulnego układu nerwowego. 10. nerw czaszkowy schodzi w dół i się rozplątuje w różne części, błądzi po ciele, tak? I odpowiada też za trawienie. Więc jeżeli oddychamy tak, żeby wspierać pracę nerwu błędnego, czyli żeby utrzymywać nerw błędny w dobrym tonusie, to jak taka kaskada w dół idzie od przełyku, od szczęki, od śliny, od języka, przez gardło i te sygnały do niższych części naszego tułowia, te, które trawią, wysyłany jest sygnał cały czas: trawimy, trawimy, czyli nie jesteśmy w układzie nerwowym współczulnym, nie jesteśmy w go, 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 w tym momencie, kiedy nasz brzuch nic nie trawi, bo wiadomo, że w układzie współczulnym trawienie jest ostatnia rzecz, która jest ważna dla organizmu, tylko jesteśmy właśnie w takim trybie trawić, trawić. Cała też ta akcja przepona, która schodzi w dół, kiedy oddychamy, jest taki ruch, jak możesz sobie wyobrazić taką meduzę w oceanie, która tak ładnie robi plum, 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 plum. No to nasza przepona trochę jest jak ta głowa tej dużej meduzy. I każdy ruch przepony w dół powoduje perystaltykę trawienną i jelitową. Czyli jest taki masaż, który się cały czas wykonuje. Kiedy nasz brzuch jest napięty, bo trzymamy go kurczowo napięte przez właśnie różne psychoemocjonalne historie, bo nam ciotka, jak miałyśmy 10 lat, powiedziała: wciągaj brzuch, bo ci brzuszek wystaje, co spowodowało po prostu taką reakcję i tak już nam zostało, dlatego że ubieramy się w absurdalne kostiumy typu wszystkie obciskające, modulujące bielizny, dżinsy obcisłe z wysokim stanem. Siedzę tutaj właśnie w shortach dżinsowych z wysokim stanem, ale z guzikiem rozpiętym, żeby brzucha nie zgniatać.
przez to, że po prostu mamy takie kulturowe wyobrażenie, że brzuch musi być cały czas wciągnięty, wręcz wklęsły, czyli zupełnie nienaturalny. I czy mamy te bredne brzuszki takie spięte, nasza przepona nie może funkcjonować prawidłowo i wszystkie te wewnętrzne organy, te bebechy odpowiedzialne za trawieniem, one też są w takim przykurczu. Ta praktyka oddechu i nauka rozluźnienie brzucha przede wszystkim wpływa na nasze trawienie. Jak przyjeżdżają do mnie dziewczyny na jogę, to jest bardzo słodkie i urocze. Podchodzą zawsze do mnie tak po 2-3 dniach i mówią: Maria, czy to jest normalne, że ja zrobiłam już dzisiaj 2 razy kupę? Jak się zawsze śmieję, no, brawo, tak? To znaczy, że oddychać. Puściłaś napięcie i one są takie szczęśliwe, bo one zazwyczaj zatkane na wyjazdach, a one nagle po prostu kupa rano, kupa wieczorem, w ogóle czują się lżej, spuściły wodę, w ogóle wiesz, jelitka trawią, mówią: Boże, 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 szczęście, robię kupę. Faktycznie to tak jest, bo różne są mechanizmy za to odpowiedzialne, ale przede wszystkim właśnie usprawnienie pracy nerwu błędnego, czyli jakby wspieranie pracy nerwu błędnego, które po całości prowadzi do lepszego trawienia. Praca przepony, rozluźnienie brzucha. Ja robię bardzo dużo ćwiczeń z brzuchem podczas praktyki, kiedy prowadzę zajęcia, które właśnie też wspomagają procesy trawienne i nagle wszyscy są szczęśliwi, bo jest regularna kupa. Absolutnie pomaga i też w ogóle to obniżenie poziomu kortyzolu, który jest taki no przede wszystkim w jodze i w praktyce medytacji, oddechu. Oczywiście, jeżeli siedzimy w medytacji w takim przykurczu, jesteśmy cały czas coraz bardziej napięci, no to nasz kortyzol się nie obniży. Dlatego ten oddech jest taki ważny przy medytacji, żeby nauczyć się tak oddychać, żeby uspokoić się, żeby wejść w tą relaksację, bo medytacja nie istnieje bez relaksacji. No musi być bardzo głęboki stan relaksu, żeby wejść w skupienie. I ta relaksacja, to obniżenie poziomu kortyzolu, ten cała po prostu wielkie przeholowanie układu limbicznego, które się dzieje, kiedy praktykujemy, też wpływa bezpośrednio na jakość jelit, bo wiadomo, że co najbardziej szkodzi naszym jelitom, to jest kortyzol. Po prostu kortyzol i jelita to jest katastrofa. I ja. Kortyzolowe jelitka, czyli IBS-y, drażliwe jelito, tak, kortyzolik. No, kortyzolik. Kortyzolik, kortyzolikowe jelitka, wiem, bo takie właśnie do mnie, wiecie, cały pomysł, niż ja tutaj pluguję moją, jakby promuję tą książkę, bo ona jeszcze nawet nie jest do końca napisana. Mam nadzieję, że do zimy się, w sensie do końca jesieni się wyrobimy i na zimę, na święta ona będzie już dostępna. Ale właśnie o tym piszę, bo zauważyłam, no ja tak długo nie prowadzę, są nauczyciele jogi, którzy prowadzą warsztaty 20 lat, a myślę, że oni będą mieli dokładnie te same obserwacje. Moje tam 4-5-letnie doświadczenie jest takie, że przyjeżdża grupa 20 kobiet, powiedzmy 4 się nie zgłaszają z niczym, 16-15 się zgłasza z IBS-em, SIBO, tarczyca, Hashimoto, insulinooporność, diabetes typu 2, cukrzyca typu 2, czyli właśnie ta insulinoopornościowa, dalszy stan, problemy z mięśniami na miednicy, endometrioza, bolesne miesiączki. Wiesz, jakby my kobiety mamy bardzo specyficzne dolegliwości zdrowotne. Wszystkie, w którym jak popatrzysz i zejrzysz pod kołderkę, co tam się kryje, jest po prostu kortyzol, 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 nieprawidłowy oddech, napięty brzuch, brak kontaktu z ciałem. To wszystko jest jakby ta formułka. I one się u różnych objawia w różne sposoby. Niektórym właśnie idzie w jelita, w IBS-y, niektórym idzie właśnie w cukier. No, regulacja insuliny to jest absolutnie jedna z najważniejszych i najtrudniejszych rzeczy do zrobienia w dzisiejszych czasach. Teraz właśnie się zupełnie amatorsko doczytuję na temat właśnie fruktozy i to, co robi z insuliną, jak my w ogóle trawimy fruktozę na poziomie molekularnym. I po prostu ta wszechobecność cukru w diecie, szczególnie fruktozy, jest taką katastrofą. Jesteśmy cały czas po prostu podwyższonej glikemii. I bardzo trudno jest modyfikować dietę z normalnymi, zwykłymi produktami ze sklepu, bo wszędzie jest cukier ukryty. Więc faktycznie nasza glikemia jest bardzo, bardzo, bardzo cierpi w związku ze współczesną dietą.
Ale dlatego właśnie ta książka powstała, bo widzę, że można po prostu na jednej nie wystarczy, ale dwie wystarczą, żeby wymienić te wszystkie dolegliwości, z którą za każdym razem, jak mam turnus jogi, przyjeżdżają kobiety z tymi samymi rzeczami. Ja mówię, halo, o co chodzi? Czy to tylko u mnie tak jest? I okazuje się, że to jest po prostu wszędzie. I jak tylko porozmawiasz z jakimkolwiek właśnie fizjoterapeutą czy osteopatą zajmującym się kobiecym zdrowiem, to nagle okazuje się, że tak, my kobiety mamy te same po prostu tam, nie wiem, 8-9 dolegliwości cały czas w kółko, a to jest wszystko kortyzolowo-oddechowe. To prawda. Słuchaj, na koniec wszyscy cię proszą, żebyś zrobiła, widzisz, nawet ja cię też prosiłam wcześniej, ale myślałam, jak będzie czas, a w ogóle wszyscy kochają twój śmiech, masz taki super śmiech. No. Słuchaj, Ja nie widzę w ogóle tych komentarzy żadnych, słuchaj, to tylko ty widzisz. Nie, ty też powinnaś widzieć po prawej stronie, tutaj jest 408 komentarzy. Oh my God, ja nie widzę ani jednego, ja widzę tylko, że wszyscy ciebie widzą i cię słyszą, mam napisane tu po prawej stronie. Ale proszę, zadają różne pytania oczywiście, ale tutaj część już powiedziałaś, na część nie zdążymy odpowiedzieć, ale jest taka prośba, żebyś to zrobiła takie ćwiczenie oddechowe nam na No koniec. jasne, 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 to w ogóle nawet nie trzeba, zobacz, to jest tak fantastyczne, siedziałam tam w swojej jogowej przestrzeni, no to wiadomo, jogowa przestrzeń, tutaj mogę, mam matę, mam poduszkę, mam wałek, mam klocki, mam te wszystkie zabawki. Nie musimy tego mieć. Ja siedzę na krześle w kuchni i możemy zrobić naprawdę bardzo, bardzo fajne ćwiczenia oddechowe, bardzo skuteczne, nie odchodząc od stołu. Dlatego też praktyka oddechu jest dla mnie tak niesamowicie fantastycznym narzędziem, bo nic nie trzeba do tego mieć. No tak się też mówi o jodze, tak? No wystarczy mieć matę. No ale to już trzeba mieć tą matę, prawda? Żeby się nie ślizgać. To już jest coś, co trzeba mieć. Żeby praktykować oddech, żeby właśnie poczuć oddech, to naprawdę nic nie trzeba. Można to robić w samochodzie, na każdym czerwonym świetle, kiedy stoimy w korku. Możemy myśleć o tym, jak oddychamy. Stojąc przy zlewie i, nie wiem, obierając marchewkę, możemy, wiesz, jednym okiem umysłu obierać marchewkę, drugim okiem wewnętrznego umysłu ogarniać to, jak oddychamy, czy brzuch mamy rozluźniony, czy oddech jest wolny, czy szybki. Więc wiesz, jakby z oddechem to jest to coś tak pięknego, że to jest zawsze z nami, codziennie. Możemy to zrobić zanim wstaniemy z łóżka, możemy to zrobić, gdy się położymy spać i po prostu być cały czas w kontakcie ze sobą, nie? Nie zapominać o tym, co się dzieje na poziomie ciała, tylko cały czas słuchać i reagować. Dlatego to jest takie fajne. No dobrze, to ja już przestanę gadać i sprzedawać tą fantastyczną rzecz i razem pooddychamy, dobra? Dobra. No, więc tak, są dwie opcje do siedzenia. Albo siedzimy z nogami w dół. Jeżeli siedzimy z nogami w dół, to stopy płasko na podłodze, tak żeby poczuć grunt pod stopami. Albo można też oczywiście skrzyżować nogi na krześle. To też jest możliwe. To zależy, czy ktoś lubi tak siedzieć, czy nie. Tak czy inaczej, zadbamy o wydłużenie kręgosłupa. Czyli szukamy takie naturalne wydłużenie, ale jednocześnie szukamy poczucia rozluźnionego brzucha. I jeżeli trzeba rozpiąć guzik w spodniach, rozpinamy i puszczamy wolno nasz brzuch. I na razie dłonie kładziemy na udach, tak żeby wnętrze dłoni się skontaktowało z udami. I nie trzeba jeszcze zamykać oczy, tylko szukamy punkt na podłodze, patrzymy się w dół i kierujemy wzrok w dół. I łapiemy jakiś jeden malutki punkt na podłodze, czy tam, gdzie nasz wzrok naturalnie opada. I tak jakbyśmy się bardzo intensywnie starali się popatrzeć w jedno miejsce. I przez chwilę nie mrugamy, staramy się przynajmniej nie mrugać. I gapimy się w to jedno miejsce, aż nasz wzrok będzie troszeczkę bardziej zmęczony. I zacznie się troszeczkę rozmywać. I cały czas patrząc się w tą jedną kropeczkę, ja sobie wybrałam taki kudełek na dywanie, którego widzę, chętnie go bym odkurzyła maniakalnie, ale teraz na niego się patrzę.
I wzrok się staje bardzo miękki, oczy się stają miękkie, mięśnie dookoła oczu się stają miękkie. I po chwili zamykamy oczy, pozwalamy, żeby powieki się przymknęły. I teraz wyobraź sobie, że patrzysz się, to jest bardzo podobne ustawienie mięśni dookoła oczu. Wyobraź sobie, że patrzysz się daleko w horyzont. Wyobraź sobie ocean. I takie poczucie, jakbyś się patrzyła, patrzył daleko, daleko w horyzont. Stoisz na plaży, horyzont jest bardzo daleko. I pozwól, żeby twoje mięśnie oczu pracowały właśnie w taki sposób, jakbyś patrzyła, patrzył daleko, ale oczy są zamknięte. I teraz zwróć uwagę, zostawiając oczy tak właśnie, jak teraz je ustawiliśmy, zwróć uwagę na szczękę. Jeżeli potrzebujesz kilka razy przełknąć ślinę, to zrób to. Też zawsze to pomaga w rozluźnieniu szczęki. I zobacz, co się dzieje w zawiasach szczęki. Czy jest napięcie? Rozluźniając szczękę, ustaw język w taki sposób, że najpierw odklejamy język od podniebienia i potem czubek języka przyklejamy za górnymi zębami na schodek na podniebieniu. Tam jest taki mały schodek, kończą się górne zęby, zaczyna się podniebienie i na tym schodku kładziemy czubek języka. Ale tył języka, ta część, która zbliża się do gardła, jest rozluźniona. I szczęka jest rozluźniona. I już zacznij zauważać, co się dzieje z oddechem, z rozluźnionymi oczami, z wzrokiem skierowany w horyzont, za zamkniętymi powiekami. Z rozluźnioną szczęką, co się dzieje z oddechem? Poczuj, jak oddychasz, na razie nic nie zmieniając, bez jakiejś wielkiej inżynierii własnego oddechu. Po prostu poczuj, gdzie on się odbywa, jakie części ciała się poruszają, kiedy oddychasz. Jakie ruchy w tułowiu możesz zauważyć? Co się rusza z przodu tułowia? Co się rusza z tyłu tułowia, na plecach? Co się rusza w ramionach, pod pachami? Czy możesz zaobserwować jakieś ruchy na klatce piersiowej, w obojczykach, w szyi? Co się dzieje w brzuchu, kiedy oddychasz? Rozluźniając jeszcze bardziej brzuch, szukaj warstwy napięcia w brzuchu. Brzuch jest trochę jak taka właśnie cebulka napięcia, ma wiele warstw. Poczuj, że na wdechu twój brzuch się lekko uwypukla. I na wydechu delikatnie się cofa. I z każdym kolejnym wdechem puść kolejną warstwę napięcia z brzucha. Cały czas oddychając tylko nosem, raz na jakiś czas, sprawdzając oczy, szczękę, język. Weź wdech nosem, kierując go do najniższej części brzucha, pod pępkiem. I długi wydech. Pępek wraca do kręgosłupa.
I wysyłając oddech do najniższej części brzucha, tuż nad kością łonową, postaraj się zminimalizować ruchy górnej części tułowia. Jest tak, jakby twój oddech był bardzo nisko w tułowiu. Barki się stają bardzo nieruchome. Obojczyki się nie ruszają. Klatka piersiowa nie chodzi góra-dół. Barki są ciężkie, łokcie są ciężkie. I oddech wypełnia dolny brzuch. I całą uważność połóż właśnie w to miejsce, w dolny brzuch, w przestrzeń pomiędzy pępkiem a kością łonową. I długi wdech. Długi wydech. I wdech na 5, 4, 3, 2, 1. I wydech. 3, 2, 1. Wdech na 5. Wydech na 5, 4, 3, 2, 1. Wdech na 5. Wydech. Wdech na 5, 4, 3, 2, 1. Wydech. Na 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni długi wdech. I długi wydech. I weź kilka spokojnych oddechów we własnym tempie, takich, jakie twoje ciało teraz tobie podpowiada. Jeżeli potrzebujesz troszeczkę więcej powietrza, trochę mniej powietrza, niech ciało podpowie, co teraz potrzebujesz. I poczuj, że twój oddech płynie przez dolny brzuch do dolnych żeber i w ostatniej fazie wypełnia przestrzeń pod pachami. I wydech, pachy, żebra, brzuch. I tutaj troszeczkę bardziej aktywnie pracujemy brzuchem. Wdech do brzucha, wypełniamy cały brzuch, wypełniamy dolne żebra, wypełniamy pachy. I z wydechem pachy, żebra, brzuch. I wdech, brzuch, żebra, pod pachami. I wydech, fala idzie z pach, z żeber, z brzucha. I w ten sposób jeszcze kilka oddechów. Fala oddechu od samego dna tułowia, aż od kości ogonowej, do szczyt pach. Poczuj, jak na plecach oddech też oddziaływuje, jak łopatki się wypełniają powietrzem. I z wydechem fala idzie w dół. Zdechem fala idzie do góry. I z wydechem fala w dół. Jeszcze 3 razy. Długi wdech. Fala do góry. Wydech, fala w dół. Wdech do góry. Wydech w dół. Wdech do góry. Wydech w dół. I dłonie teraz połóż na żebrach. Złap się na żebrach, tam w tym miejscu, gdzie
Pasek od stanika się zawsze zapina. To jest taki dobry wskaźnik, gdzie to ma być. Łapiemy się za dolne żebra. Kciuki idą do tyłu i palce z przodu łapią się właśnie za żebra. I robimy sobie taki gorset dłońmi. Łokcie szeroko i tutaj też spróbuj barki delikatnie schować do dołu. Łopatki razem, mostek dumnie uniesiony, brzuch rozluźniony. I poczuj znowu wdech do brzucha, do żeber, do pach i poczuj, jak żebra się rozchodzą do boku, kiedy oddychasz. Na wydechu poczuj, jak żebra się zwężają do siebie. I kilka razy wdech do brzucha, do żeber, poczuj, jak żebra się rozchodzą. I z wydechem poczuj, jak żebra się schodzą do siebie i pępek się chowa. Wdech, brzuch, żebra szerokie. Wydech, żebra się schodzą, pępek się chowa. Jeszcze trzy razy, trochę wydłużymy wdech, długi wdech. I długi wydech. Długi wdech. Pamiętaj o luźnej szczęce, miękkie oczy. I długi wydech. Po wydechu wstrzymaj powietrze na 3, 2, 1. Wdech do brzucha, do żeber. Wdech, 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 zacznij wydech. Długi wydech, żebra się schodzą, brzuch się chowa. Jak będziesz miała puste płuca, trzymaj. Na 3, 2, 1. I wdech od brzucha do żeber. I wydech od żeber do brzucha. I trzymaj. 3, 2, 1. Ostatni raz wdech. Wydech. I trzymaj. 3, 2, 1. I powolutku puść dłonie. Na wdechu unieś barki wysoko do uszu. Z wydechem barki w dół. I jeszcze dwa razy takie duże koło barkami. Wdech do uszu. Wydech w dół. Wdech do uszu. Wydech w dół. Połóż lewą dłoń na pępku, prawą dłoń na mostku. Dociśnij prawą dłoń do serca. Poczuj pod lewą dłonią, że brzuch jest rozluźniony. Poczuj pod prawą dłonią, że mostek jest spokojny, serce jest ciepłe, bijące, spokojne. I przez ostatnie kilka chwil po prostu oddychaj we własnym tempie, przez nos. Cały czas szczęka rozluźniona, oczy miękkie, szukają horyzont daleki. Jeszcze 6 oddechów. Spokojnych, cichych, delikatnych. Kiedy skończysz, powolutku wróć. Boże, jak ty pięknie tłumaczysz, powiem ci. Widzę, że nerw błędny się uruchomił. Jest banan oddechowy. Tak, słuchaj. Pachnie rozluźniona. Od razu to działa, nie?
Widziała od razu, ale jeszcze nikt tak pięknie mi nie tłumaczył oddechu jak ty, prawda, Ania? Bo to Ania ze mną jest, która cię uwielbia i też powiedziała, że jesteś najbardziej ze znanych jej normalną joginką. Dziękuję, bardzo mi miło. To jest Cześć, Ania. Cześć Marysiu. Cześć. Cześć Aniu. Cześć kochana. No, nie mówimy, wiesz, na liście w tym roku, roku przemian, miałam jeden z punktów, żeby cię poznać. Bardzo się cieszę. Ja też się bardzo cieszę, hej. Ale wy jesteście śliczne tam w tych szlafroczkach w ogóle. Ona mi kupiła też taki szlafrok na wyjazd. Marysiu, ogromnie ci dziękujemy. To było naprawdę piękne spotkanie z tobą i naprawdę wielka przyjemność cię posłuchać i wielka przyjemność pooddychać razem z tobą. I zresztą tu wszyscy też piszą, że ci strasznie, strasznie dziękują. Jak tu z boku wejdziesz na comments, to masz comments, bo tam po prostu może masz nastawione co innego, ale tam w pasku masz comments i zobaczysz te wszystkie podziękowania dla ciebie. Jezu Maria, naprawdę nie mogę znaleźć ten koment. A tu koment. A, bo jestem z telefonem. Oh my god, teraz widzę koment. Hi guys. Masz 509 koment. 509 koment. Masz, wszyscy ci bardzo serdecznie dziękują. Brzuch się rozluźnił. Dziękuję Marysiu, dziękuję bardzo. Piękne prowadzenie. Cudowna sesja. Słuchajcie, Marysię znajdziecie na Instagramie też i ty wiem, że robisz też takie na żywo live'y. I tak, też... ja robię co niedzielę o 20. Co niedzielę o 20 robię, o. Bo ja mam teraz właśnie taki trochę czas, że mało mam warsztatów, mało prowadzę zajęć na bieżąco, bo się po prostu zajęłam tymi studiami i pisaniem tej książki, co powoduje, że musiałam trochę przetasować w ogóle harmonogram życiowy. I na rzecz właśnie tych projektów naukowych się troszeczkę zezwalałam z takiego regularnego prowadzenia zajęć i poczułam w ogóle jakiś taki totalny, jakieś takie wyrzuty sumień, o Boże, nie, jak ja mogę nie prowadzić zajęcia, przecież to jest nienormalne, więc robię co niedzielę o 20 sesję oddechową, która trwa czasami pół godziny, czasami trochę dłużej, zależy jaką mam wenę. Każda sesja jest dedykowana innego jakiejś tam idei energetycznej czy pomysłu psychologicznemu i oddech jest do tego jakby doszyty. Więc i te wszystkie są zapisane, więc jeżeli ktoś ma potrzebę, nie wiem, naprawdę się zająć oddechem, to polecam wyjść i poszukać te stare sesje, te poprzednie. Ale zasiadamy po prostu do oddechu co niedzielę o 20. Czasami przesuwam do 21. Czasami mi się zdarza w poniedziałek, bo czasami mam samolot w niedzielę czy coś takiego, ale ogólnie są co tydzień takie spotkania krótkie, że jeżeli nie mamy czasu w ciągu tygodnia, nie mamy czasu ani możliwości zapisać się na jakiś dłuższy kurs, to przynajmniej takie właśnie krótkie pigułki oddechowe zapewniam o 20 na Instagramie, więc zachęcam. Kochani, widzimy się znowu teraz w niedzielę o 20 jeszcze. Super, czekam Dziękuję na was. Ci bardzo mocno, ściskam cię, całuję i do usłyszenia. Was też pozdrawiam i bardzo dziękuję, że byliście. Szlafroki są w Reserved, jak tutaj pytacie, więc możecie sobie w Reserved kupić. A jutro będzie Robert Rutkowski, terapeuta uzależnień, bardzo fajny zresztą, świetny, tak, więc pogadamy sobie o błędnych kołach uzależnień, ale też o różnych rzeczach związanych z tym. Także bądźcie z nami od 8.15. Marysiu, jeszcze raz ci dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Ja tobie dziękuję, Gosiu i Aniu. Bardzo. Pięknego dnia. Do zobaczenia, Marysiu. Pięknego dnia. Trzymaj się. Cudna jest.